żeby ten duch ewangelizacji i duch wspólnoty był ciągle żywy. Przedstawiam wam dzisiaj postać nietuzinkową. Przed wielu laty wysłany na czarny ląd przez swoich braci z zakonu Paulinów z Jasnej Góry w celu krzewienia na czarnym lądzie, a jakże, kultu czarnej Madonny, objął diecezję od 14 lat opuszczoną przez jakiegokolwiek biskupa. Dzisiaj wielki przyjaciel koinonii Jan Chrzciciel. Przedstawiam. Obok mnie ksiądz biskup Stanisław Dziuba. Wcale nie z Polski, wcale nie. Z Afryki, z głębokiej Afryki. Z dokładnie skąd? Z diecezji Umzimkulu w Republice Południowej Afryki. Księże biskupie, jak to jest? Polski biskup w Afryce. Spotykamy się na kongresie międzynarodowej wspólnoty w Pradze. O co chodzi? Dlaczego ksiądz biskup tutaj, a nie gdzieś tam w Umzimkulu w Afryce Południowej? Dlaczego tutaj? A właśnie stało się kilka dobrych lat temu, że koinonia Jan Chrzciciel przybyła do Republiki Południowej Afryki, do mojej diecezji i już głoszą tam Ewangelię już wiele lat w krainie Zulusów. I właśnie jestem tutaj, by przyłączyć się do całej wspólnoty międzynarodowej koinonii w Pradze. Jak wyglądało to spotkanie księdza biskupa ze wspólnotą? Można powiedzieć, że to zaliczyć do szczególnej jakiegoś sposobu działania Boga, który działa dziwnymi drogami. Bowiem wspólnota koinonii przyjechała do Zimbabwe, by tam rozpocząć, założyć nową placówkę, ale z powodu różnych tam problemów, sytuacji nie mogli, ale duch misyjny koinonii pozostał, więc nie poddawali się, więc przez znajomego księdza skontaktowali się ze mną i prosili, czy mogliby przyjechać do diecezji Umzimkulu. Ja powiedziałem, dlaczego nie? Potrzebujemy misjonarzy, potrzebujemy ewangelizacji, potrzebujemy nowego ducha. I decyzja po tylu latach w tej chwili, jak ksiądz biskup ją ocenia? Warto było? Oczywiście było warto i nie widzę diecezji bez ich obecności. Sióstr, braci, kapłanów, którzy tam nawet dwóch kapłanów koinonii wyświęciłem. Tak więc wiele sióstr i braci przyjechało i ci wszyscy, którzy ich odwiedzają, zawsze mówią, że doświadczają szczególnego ducha, szczególnej wiary i doświadczenia Kościoła tam w Afryce, w krainie Zulusu, bowiem oni są w tej parafii, która jest tylko w jednym kolorze. Oni są, bardzo się wyróżniają. Kochani, tu pod tym naszym nagraniem, pod tym wideo znajdziecie również link do rozmowy, którą kilka lat temu przeprowadziłem z księdzem Michałem Wojciechowskim, tym, który właśnie tam w misji Umzimkulu jest szefem tej misji. Także jeżeli chcecie się zapoznać, a nie mieliście jeszcze okazji wcześniej posłuchać tej rozmowy, zapraszam serdecznie i śledźcie koniecznie. Ksiądz biskup Stanisław Dziuba to jest jedna z najaktywniejszych osób na Facebooku, czy gdzieś jeszcze? Na YouTubie również? No czasami jestem. Ale na YouTubie jest non-stop, także koniecznie sobie do osób śledzonych musicie księdza biskupa dołączyć. Zobaczycie, co tam się dzieje naprawdę w Afryce, jak wyglądają misje na co dzień, bo praktycznie niemal codziennie jakieś materiały ksiądz biskup osobiście umieszcza na Facebooku. Księże biskupie, życzę owocnej działalności tam w Afryce, błogosławieństwa Bożego. Bóg zapłać. I zapraszamy tam do nas odwiedzenia, żeby odnowić w sobie ten duch misyjny koinonii i Kościoła. Zobaczycie, że odjedziecie z powrotem odnowieni albo zostaniecie na zawsze w Afryce. Proszę bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ciao. Dzięki. Do zobaczenia na Facebooku.